Druga drabinka. Dobra. Mama, a będę... Spokojnie, jedź tak jak jedziesz, nic się już nie rozpędzaj. Nic nie chcę wcale robić. Czasu jest jak lodu, jeszcze za nami daleko, daleko jest łódka. Także wiesz. To jest największy błąd wszystkich początkujących, że chcą coś zrobić szybko. Że nie ma co spieszyć. Wojtek, nie biegaj teraz tutaj. Przeszkadzam, z tamtej strony może. Mama, mogę wejść? Będę mógł wejść pod labinkę? Zobaczcie. No i chamuj. No właśnie. Właśnie o to chodziło, żeby nie puknąć dziobem. Pamiętajcie, że tu jest kupę. Mhm. Miałeś nie w tą stronę wyłożony ster, jak dajesz kopa. Znaczy silnik, jak dajesz walną kopa. Walną dziobem, prosto w dziób walną. No tak. Nie, ale to się człowiek gubi. Nie, no nie ma po prostu. Ty masz za sznurek, a mi się złapał. No, ruszyła woda. Już czuć jak zaczęła łódka pracować. Mama, a mogę telefonić? Jest jedna. Zastanawiam się cały czas, czy nie lepiej byłoby stanąć na dwa, ale trudno, tak stoimy jak stoimy. Yeah.
Wojtek, nie wychylaj się tak, bo jak wypadniesz, to tutaj z tych zbierach się nie będzie jak wyciągnąć. Utopi, utoniesz i co? Utonę, bo to jest nisko. Ale piano. Utoniesz, możesz utonąć, tak. Jeszcze raz więcej woda? Tu tak wysoko się lalało. Oleje się z tamtej strony. A mogę iść? Już nie. Dlaczego? Co? Która? Tamta poprzednia? A kość. To jest korzewo, jeszcze jest go. Pakość, miejscowość jest pakość. Nie, ale w tym nie mamy pakość. My to tylko pakość, ale to. Nazwa festiwalu. Nazwa festiwalu. To nie ma pakość. O, chyba czy jest Jan. To w pranie robi, że jest, nie? No. W dużej pralce. A Woltek, można na uruchomionym silniku śmieszać, czy nie? Teoretycznie można, ale po co zadymiać śmieszki? Nie, no tak, ale można. Znaczy, u nas nic się na ten temat nie mówi, natomiast w Niemczech na przykład jest przepis, że trzeba wyłączyć się. Aha. Nie wiesz, po pierwsze szkoda paliwa, po drugie się zasmradza, wiesz, a to siedzisz w tej skrzyni takiej bez wentylacji, po prostu się można zatruć. Nie, chodziło mi o to, czy jest właśnie wymóg administracyjny, że musisz wyłączyć, czy też nie. To... To nasze przepisy są tak durnie skonstruowane, że dotyczą głównie statków, więc... Ja mogę wyjść? Nie. Zobacz, już jest 4, 5, 9, o kurde, no nie no, 4, 8 głębokości. O, teraz patrzę. No 4, 8 to jest, tak? Jeszcze. To dojdzie do samej góry. Mhm. No to będzie... Jeszcze z metra brakuje. 6 metrów, to 6 metrów głębokości. No już jest 5 metrów. To musi to się jeszcze niedawno było tu tak. Tak. Żeby tak wysoko, teraz zobaczmy. Ja spokojnie mogę tam. To uważam, że ten lider Chinów to jest mistrzostwo świata, nie? Ja ciągle nie rozumiem, jak oni to robią, że takie siły, przecież jakie tam działają. Wojtek. Jak oni to robią, że to tam... Jakieś niewielkie silniki podobno to obsługują. No bo to jest zrównoważone, to tylko to nie musisz tego rozpędzać, bo to pomalutku idzie, a masy się równoważą. Ale masy czego? No to jest tam jedna ta wanna idzie, to nie jest. No wanna, a z drugiej strony masz takie ciężarki jak przy windach. Tak? Tak. A dalej jeszcze na dodatek jest tak, że te liny, z których jest tam wiesz, kilkadziesiąt, też ważą, porządne szalowe liny. Więc pod spodem, od wanny do tych ciężarków jest coś takiego, co wygląda jak łańcuch rowerowy, tylko jest takiego kalibru. Uh-huh. I to jest tak zrównoważone, że jak liny się przewijają i z jednej strony ubywa, z drugiej przybywa, to ten łańcuch, który wisi tak pod wanną i obciążnikami, też się w tym czasie przewija i dokładnie równoważy ciężar, czyli ma... Trzeba tylko tą masę poruszyć, natomiast są cały czas obie strony są identycznie tej samej wagi. Ale trzeba powiedzieć, że inżynier to jest... Tak, oczywiście. Nie mówię nawet sam napęd, ale w ogóle konstrukcja taka... Zobaczyłbyś tą w Belgii, co jest 72 razy, wyższa. A no. Sama wanna jest taka, że się mieści tam 6 barek naraz. Może kiedyś się zobaczy. To, że do Belgii to kawał drogi.
Gdzie jest lina? No jak wjechał domek, który się będzie przemieszczać, to może kiedyś. Ale od tutaj? Tak, bo mamy tylko dwie, więc to przepią ją sobie tutaj. Nie, i to tutaj sumujemy. Zobacz, czy te wrota z domami się zamknęły. Wejdź sobie tutaj i zobacz, czy się zamknęły na pewno dobrze. Jeżeli się zamknęły, nie na zewnątrz. Wojtek, miałeś nie wychodzić. Wracaj. Miałeś pójść na ruchę. Zamknęły się? No to zawsze wstać będą otwierać. To wejdź, idź na dziób i przyjdź, kiedy się będą otwierać, bo wtedy na pewno starcie szansę uchwą, tylko ostrzeg. Krzyknij już, jak zobaczysz. No jeszcze ze 20 cm. Tak jak myśmy szli w tamtą scenę, to te górne polary były w całości pod wodą. Tak. Tak? Tak, górne były w całości pod wodą, dlatego ja nie bardzo miałem jak założyć. Dlatego się zahaczyliśmy za ten na wierzchu, a dopiero potem przeniosłem na polar. Wojtek, tata to zabezpieczył, nie rozwiązuj tego, bo odpadnie nam. Chcesz wyjść ze śluzy też, Marek? Tak. Dobra. Ja w końcu muszę też do czegoś przybić. Nauczyć się manewru. Odchodzenia do kraju. Jak już musisz, to przybić. A opanowałaś już parkowanie? Samochodem? Samochodem mam ładne. Szczególnie w ciasnych miejscach. W miejscu w sukcesem. Ten śnieg sugerował w ogóle tak. Wojtek! Nie! To spadnie ci! Dlaczego robisz takie rzeczy? Gdzie to jest za kominem? Co to są za rzeczy? Chciałem, żeby to było niżej. No nie ma prawa być niżej. Wojtek, jest ustawione na takiej wysokości, na jakiej ma być. Nie ma być niżej. Ja to i tak poprawię, bo wiem, że ty nie umiesz. Tylko jak wyjdziemy ze śluzy dopiero. Ja to poprawię. Albo Wojtek poprawi, pokażę ci od razu, jak to trzeba robić. Ale mi to pokazywało jakieś 7 milionów razy. Ale to jest kierunek, pokażę 7 milionów razy. No tak, ale już dalej jest źle. Wiem, Wojtek, bo ja nie umiem wadać coś bardzo. Tylko ty i tato umiecie. Nie, ja umiem. To jest tak samo jak robiłeś makramę. To jest tam węgło, węgło płatny. Nie jest węgło płatny, moja droga. Nie jest węgło. Jak on się nazywa? Cumowniczy? Tam był cumowy żeglarski założony. Cumowniczy żeglarski. No to żeglarski, bo się nauczysz płatny. Mama, a widzicie? Wrota się otwierają. Wrota w tym głośniku? Ja. Ale poczekaj, z odpalaniem niech oni ruszą. O, miałeś ostry stopę i co? Otworzyły się nic nie pojechać. A to nie wie. A to zginęło? Od tego jachtu silnik zabrytowy. No, to też mieliśmy, no oni też mieli ciągle ten sztak tak jest. Dobra, możesz coś uruchomić? Nie.
Wojtek, nogi schowaj. Wojtek, nogi schowaj. Nie wolno, chyba, że nie jest tak, że